W pierwszym półroczu tego roku grupa CD Projekt generowała 52,5 miliona zysku netto. To bardzo fajny wynik, zważywszy na brak premier w tym okresie. W analogicznym okresie roku ubiegłego, w pierwszym półroczu roku 2017, mieliśmy premierę publicznej bety Gwinta. W tym roku najważniejsze jest wciąż przed nami. Premiery związane z Gwintem i z kolejnym produktem Wojną Krwi zaplanowaliśmy na czwarty kwartał. Największy wpływ na wyniki pierwszego półrocza tego roku miała dalsza, bardzo mocna sprzedaż Wiedźmina 3 wraz z dodatkami, a także działalność GOGA. Działalność GOGA w postaci sprzedaży towarów od zewnętrznych dostawców, no i oczywiście Gwint, który również był dostępny dla graczy. Najbliższe plany CD Projektu związane są z wydaniem pełnej wersji Gwinta oraz z premierą Thronebreakera. Thronebreaker pierwotnie był zakładany jako kampania do Gwinta, urósł do naprawdę dużego, ponad 30-godzinnego produktu. Obie rzeczy chcemy wprowadzić na rynek w czwartym kwartale tego roku.